Dzień dobry, teksty Stella, Przemysław Rosę. I Jacek Pożycki, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj, to jest mój debiut, Jacek już jest doświadczonym rozmówcą, także witamy Was w tekstach Stella i chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić do pewnej zabawy. Tak, Jacek jest może i doświadczonym rozmówcą, ale zupełnie niedoświadczony w tym, że ktoś będzie mnie przepytywał, a wiem, że masz taki plan. Nieco. Tak, ja może zacznę gadać po naszemu, żeby było tak fajnie. Jacku, chcielibym Cię przetestować z paru słów po naszemu. Co to może znaczyć? Będzie to taki miało walor może edukacyjny też. Nasi czytelnicy może też coś zaproponują. Chętnie, może fajnie by było, jakby też pisali pod tą naszą rozmową, które słowa się im najbardziej podobają, albo jakie są najfajniejsze cieszyńskie słowa. A co można wygrać? Powiedz mi, ile tego mi zadasz i co mogę wygrać? Dostaniesz dyplom. Osobiście go narysuję. Dobrze, ja nie jestem dobry w gwarze. Mam nadzieję, że masz tego świadomość i że nie będzie tak trudno. Będzie prosto. Dobra. Będzie. Będzie prosto. Dobra. Obiecałem. Dobra. Zaczniemy może od pierwszego słowa. Co to po polsku może być? Podpowiem Ci troszkę. To ma dwa znaczenia. Słowo trumba. Trumba to może być, że ktoś jest po prostu taki troszeczkę przygłupawy, taki trochę, że taki niedorajda, że nie do końca potrafi coś zrobić, to taka trąba, taka, że... No, coś... no dobrze, bardzo dobrze, to jest jedno znaczenie, ale po cieszyńsku to jest jeszcze pewna rzecz. A to do czegoś służy? To jest przedmiot jakiś? Tak, służy to. Dodam zabawę kobietom szczególnie, ale są i mężczyźni, którzy tego używają. O, to mnie teraz zaskoczyłeś. Lubią tam wkładać do środka. Wiesz co, to ja może się uchylę od odpowiedzi, bo boję się, że palnę coś tak głupiego, że... Dobra, to powiedz, co to jest. Trąba po cieszyńsku to jest piekarnik. A, to widzisz, to tego zupełnie nie wiedziałem, to dobrze wiedzieć. A drugie to jest człowiek taki nieudacznik. Dobre. Dobrze, okay. A drugie, to pół słowo, które na dziś przygotowałem, to jest bulczonka. Bulczonka, znaczy kojarzy mi się to z bulczeć, że też tak mówić bez ładu, bez składu, ale to jest jakaś zupa? Bingo! Tak. Coraz bliżej dyplomu, tytułu Stelaka. Super. Dobra, teraz myślę, że będzie coś prostego. Mamrać. Mamrać pod nosem można. To w sensie, że tak ktoś też gada takie głupoty i tak czasami coś mówi tak cicho i coś mamrze, że tak nie powinien tak robić, a powinien głośno coś powiedzieć, tylko tak mamrze pod nosem coś. Bardzo dobrze. Jasku, nie pisałeś ty przypadkiem słownika polsko-cieszyńskiego? Nie, dobra, ale to bardzo teraz... to zachęcające. I nie umówiliśmy się, proszę Państwa, nie umówiliśmy się, jakie nie, będą... Nie, dobrze idzie, Jackowi, idzie pełen szacunek. I teraz kolejne słowo jeszcze, jakie przygotowałeś. Będzie trudniej, rajwach. A, słyszałem to na pewno. Tak. Aha, że ktoś robi rajwach może, nie? Że taki zamieszanie, taki hałas, coś takiego. Tak. Ale tu narobiłeś rajwachu, coś takiego. Tak. Tak, można. Kurde, tak. Załatwę te pytania przygotowałem do ciebie, z tego co widzę, rajwach. Tak, to jest dokładnie tak, hałas, taki hałas. Dziecka, jak wejdą do pokoju, nie róbcie takiego rajwachu. Biegają, krzyczą i taki robią ten. Dobra, to teraz może przejdziemy na kolejne. Mam jeszcze dwa. Okej, okay, dobra. Jeden to będzie czasownik, a jedna rzecz. Co to są po cieszyńsku giry? Teraz, żebym się nie pomylił, to są nogi. Tak? Bingo, kurczę, no jesteś, Jacku, wyśmienity, naprawdę chyba wezmę ten słownik, który tu mam i przygotuję następny razem do ciebie trudniejsze pytania, bo ci idzie rewelacyjnie. A dzięki, ale tak jakoś po prostu dałeś mi fory, bo takie proste. Najwyżej będziemy później właśnie, ja też ci chcę w ogóle, ale to w następnym odcinku. Dobra. Jeszcze mam jeden, tak? Tak, to ostatni, który będę dzisiaj przygotowałeś, żeby nie było, to jest słowo, taki klucz, unaczyć. No, to unaczyć. To już tutaj będę zmyślał, wiesz co, no unaczyć. Nie wiem. Mogę zmyślać typu przeinaczyć mi się kojarzy z czymś takim, że tam ktoś coś powiedział, a ta druga osoba powiedziała zupełnie coś innego, ale to chyba nie o to chodzi, nie? Nie, to jest taki czasownik, słowo klucz, które określa jakąś czynność. Można coś zaunaczyć, wyunaczyć, przyunaczyć, weź to tam, dounacz, zaunacz, takie słowo klucz. Takie ten, tego, no, tamtego. Może, ja, dokładnie, to możesz przyunaczyć do tego, możesz to, czyli na przykład przykręcić, możesz to przyunaczyć, możesz to wyunaczyć, zaunaczyć i tak dalej, i tak dalej. A, to myślę, bardzo dobre słowo. Bardzo dobre słowo, klucz, wytrych, pasuje do wszystkiego, także to jest czasownik uniwersalny. Ciekawe, jakby to po angielsku było. Do this? Może właśnie. Nie wiem, czy jest takie słowo w angielskim.
Także Jacku, co? Myślę na dzisiaj, nie że... poszło mi tak źle, jak myślałem. To się nie, cieszę. No, poszło rewelacyjnie, dyplom jest na pewno. My naszych czytelników zachęcamy do komentowania, czy które słowo się im najbardziej podobało, albo które proponują na taki cieszyński słowo. Może zrobimy taki konkurs na najlepsze cieszyńskie słowo, albo nie, może najlepsze brzmi, nie brzmi za dobrze, może najpiękniejsze cieszyńskie słowo. Tak, albo jakieś najciekawsze, tak? No nie wiem. Tak, dobrze. No i żeby też Państwo wysyłali jakieś propozycje tekstów, które może będziemy mówić, czytać. Tak, i co jeszcze? No i do komentowania zachęcamy. Zachęcamy także. Do tych pozytywnych komentarzy, czy negatywnych, czy do wszystkich? Można nas śmiało komentować, jeżeli uważacie, że coś powiedzieliśmy źle, albo źle przetłumaczyliśmy. Bardzo chętnie posłuchamy, jak to ma być po naszemu. Chcemy, żeby też to miało taki trochę walor edukacyjny tutaj regionalny. Także dobrze. Myślę, Jacku, że na dzisiaj będziemy się żegnać z naszymi czytelnikami. Tak, a ja przygotuję pięć jakichś zwrotów na przyszły raz i Ciebie zapytam, dobrze? Jasne. Podejmujesz wyzwanie. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak samo dobrze, jako Tobie. Także dziękujemy Państwu bardzo. Z Państwem rozmawiał Jacek Pozrycki i Przemysław Lotse. Tak, dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.